A oto mecenasi układu porannego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu. Platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Polsce wzrosła do 7 osób. Sytuacja po powodzi w krajach Europy Środkowej zaczęła się stabilizować. Przewodnicząca Komisji Europejskiej będzie miała 6 zastępców. Polak będzie komisarzem do spraw budżetu. 8 ofiar i prawie 3000 rannych w wybuchach pagerów należących do działaczy Hezbollahu. Gruzja mimo krytyki państw zachodnich przyjęła ustawę o ochronie rodziny. Środa, 18 września, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Liczba ofiar powodzi w Polsce wzrosła do 7 osób. Wiele wciąż uznaje się za zaginionych. Rząd zapowiedział kontrolę cen na terenach zalanych przez wodę i zwrócenie się do Unii Europejskiej o dodatkowe fundusze. Komendant główny policji Marek Boroń poinformował, że w południowo-zachodniej części Polski potwierdzono już 7 ofiar śmiertelnych. Poszukiwaniem osób zaginionych zajmie się zespół, który będzie pracował na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wczoraj nad umacnianiem wałów przeciwpowodziowych pracowali mieszkańcy dolnośląskiej Oławy. Dzisiaj ma przez nią przejść fala kulminacyjna. Gazeta Wrocławska twierdzi, że woda na Odrze może osiągnąć w tym mieście poziom 770 cm. Będzie on tym samym zbliżony do czasów powodzi z 1997 roku. Na nadejście fali kulminacyjnej na Odrze przygotowuje się Wrocław. Miejskie władze twierdzą, że jest ona spodziewana w piątek. Stany alarmowe i swoje maksymalne wysokości osiągną ponadto rzeki Bystrzyca, Oława i Ślęza. Na Bystrzycy wciąż trwa zrzut wody ze zbiornika Mietkowskiego, dlatego sytuacja na tej rzece jest obecnie najtrudniejsza. Trwa szacowanie strat w województwie opolskim. Według Nowej Trybuny Opolskiej skutki tegorocznej powodzi będą poważniejsze od powodzi tysiąclecia z 1997 roku. We wtorek przez Opole przeszła fala kulminacyjna, która nie wyrządziła większych szkód. Wały umacniano z kolei w brzegu. Na brak pomocy ze strony służb narzekali mieszkańcy Lewina Brzeskiego. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie szczegółowych kontroli cen na terenach dotkniętych powodzią. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zadbać, aby sklepy nie wykorzystywały kataklizmu do podwyższania cen, a tym samym do zwiększania swoich zysków kosztem poszkodowanych. Z niektórych miejscowości zaczęły docierać już skargi na zachowanie właścicieli placówek handlowych. Szef rządu krytykował brak komunikacji między lokalnymi samorządami i mieszkańcami. Przywołał przykład Kłodzka, w którym nie przekazano komunikatów o konieczności ewakuacji nawet wtedy, gdy woda podchodziła pod okna pierwszego piętra. Zdaniem premiera Tuska samorządowcy powinni być wśród ludzi i jak najszybciej organizować niezbędną pomoc. Straty, zdaniem szefa rządu, będą liczone w miliardach złotych. W związku z tym miał on zwrócić się do Komisji Europejskiej o dodatkową pomoc. W tej sprawie Tusk zapowiada zmobilizowanie pozostałych państw Unii Europejskiej dotkniętych powodziami. Jutro do Polski ma przyjechać szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Sytuacja po fali powodziowej w Europie Środkowej zaczęła się stabilizować. W Dolnej Austrii uczniowie powoli wracają do szkół, a poziom Dunaju w Bratysławie obniża się. W ostatnich dniach w landzie Dolnej Austrii obowiązywał stan klęski żywiołowej. Życie w tym regionie powoli zaczyna wracać do normy. W związku z powodzią zamknięte były dotąd 94 szkoły, ale od dzisiaj większość placówek powinna wznowić swoją działalność. W Wiedniu ponownie otwarto zamknięte na początku tygodnia odcinki metra. Dzisiaj w Bratysławie spodziewana jest fala kulminacyjna na Dunaju. W stolicy Słowacji we wtorek poziom wody zaczął zarazem powoli spadać. Zagrożeniem dla mieszkańców mogą być najwyżej podmokłe drzewa w okolicy rzeki. Od środy odcięta od świata ma być wieś Chlaba przy granicy ze Słowacją, bo konieczne jest zamknięcie jedynej prowadzącej do niej drogi. W Czechach poziom rzek w większości regionów zaczął spadać. Dostępu do energii elektrycznej nie ma wciąż kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych, a 12 tysięcy osób musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Czeskie służby nie wykluczają ewakuacji kolejnych osób, dlatego apelują o nieutrudnianie im pracy. Przypominają w tym kontekście o wydarzeniach z 1997 roku, gdy podczas powodzi często konieczne było użycie siły. Władze w Pradze zwróciły się do Unii Europejskiej o dostarczenie 15 tysięcy sztuk sprzętu służącego do osuszania.
Na falę kulminacyjną przygotowują się Węgry. Do prac przy wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych zmobilizowano żołnierzy. W kilkudziesięciu wsiach nad Dunajem pracuje kilka tysięcy wolontariuszy. Władze Budapesztu zakazały wstępu na część miejskich wałów, obawiając się, że mogą one już zostać zalane. We wtorek po południu w rumuńskim okręgu Gałacz z powodu intensywnych opadów miała miejsce ponowna powódź, ale na mniejszą skalę niż w ostatnich dniach. O solidarność z osobami poszkodowanymi w trakcie kataklizmu zaapelował rumuński kościół prawosławny, który przez najbliższe dwa tygodnie będzie organizował specjalne zbiórki pomocy dla mieszkańców wschodniej części kraju. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła nowy skład głównego organu wykonawczego Unii Europejskiej. Polskę jako komisarz będzie reprezentował Piotr Serafin. Von der Leyen, ogłaszając skład Komisji Europejskiej na swoją drugą kadencję, poinformowała, że będzie miała łącznie 6 zastępców. Przy ich doborze miała kierować się chęcią osiągnięcia równowagi geograficznej. Z tego powodu 3 wiceprzewodniczących będzie pochodziło z krajów Europy Zachodniej, a 3 z państw Europy Wschodniej. Tym samym jej zastępcami będą komisarze z Francji, Włoch i Hiszpanii oraz z Estonii, Finlandii i Rumunii. 6 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej ma zajmować się kwestiami związanymi z polityką ekologiczną, rozwojem nowych technologii, strategią przemysłową czy polityką zagraniczną i sprawami bezpieczeństwa. Komisarzem z ramienia Polski zostanie Piotr Serafin. Będzie on odpowiadał za budżet, zwalczanie oszustw i za administrację publiczną. W przeszłości był on wiceministrem spraw zagranicznych za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełnił ponadto funkcję dyrektora w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, a od grudnia ubiegłego roku był szefem stałego przedstawicielstwa Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Von der Leyen, prezentując kandydaturę Serafina, zapowiedziała, że jego głównym zadaniem będzie przygotowanie następnego długoterminowego budżetu oraz stworzenie nowoczesnych instytucji. Co najmniej 8 osób zginęło, a 2750 zostało rannych podczas wybuchów pagerów działaczy libańskiego Hezbollahu. Najprawdopodobniej do urządzeń wprowadzono złośliwe oprogramowanie. Wśród ofiar znaleźli się głównie działacze i pracownicy instytucji należących do libańskiego ugrupowania, a także ambasador Iranu w Bejrucie. Jedną z ofiar jest 10-letnia dziewczynka, która była córką jednego z członków Hezbollahu. Spośród rannych blisko 200 osób ma znajdować się w stanie krytycznym. Zabici i ranni mieli głównie urazy głowy, brzucha i nóg. Wybuchy miały miejsce nie tylko w samym Libanie. Doszło do nich też wśród bojowników Partii Boga walczących w Syrii. Hezbollah bada przyczyny eksplozji pagerów. Niemal od razu pojawiły się zarzuty pod adresem Izraela, zainteresowanego atakami na libańskie ugrupowanie w związku z trwającym od października ubiegłego roku konfliktem na izraelsko-libańskiej granicy. We wtorek Izrael zapowiedział zresztą poszerzenie pola walki z Hezbollahem. Specjaliści wypowiadający się dla stacji telewizyjnej Al Jazeera uważają, że wybuchy nowych pagerów mogły być następstwem wprowadzenia do nich złośliwego oprogramowania. Urządzenia mogły zostać poddane modyfikacjom jeszcze przed przekazaniem ich członkom Partii Boga. Kilka miesięcy temu sekretarz generalny ugrupowania Hassan Nasrallah przestrzegał jego działaczy przed używaniem smartfonów. Miały być one łatwym celem ze strony izraelskich hakerów, dlatego Libańczycy zaczęli korzystać z nowoczesnych pagerów. Gruzja przyjęła ustawę o ochronie rodziny, mającej według jej twórców zakazać propagowania homoseksualizmu i przeprowadzania operacji zmiany płci. Nowe prawo zostało skrytykowane przez Unię Europejską. Ustawa o wartościach rodzinnych i ochronie nieletnich ma pozwolić władzom w Tbilisi na wprowadzenie zakazów organizacji parad równości, wywieszania tęczowych flag ruchu LGBT czy emitowania filmów poświęconych mniejszościom seksualnym. Poza tym nowe regulacje zakazują operacji zmiany płci i adopcji dzieci przez homoseksualistów. Unieważnia również małżeństwa osób tej samej płci zawarte poza granicami Gruzji przez jej obywateli. Liderzy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie uważają, że wprowadzenie prawa o ochronie rodziny jest konieczne w celu obrony tradycyjnych wartości moralnych. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili skrytykowała przyjęcie ustawy przez parlament, dlatego zamierza ją zawetować. Gruzińskie Marzenie wraz ze swoimi sojusznikami ma jednak wystarczającą liczbę głosów, aby odrzucić weto.
Unia Europejska w reakcji na przyjęcie regulacji zapowiedziała, że będą one miały poważny wpływ na relacje Gruzji z krajami zachodnimi. Niedawno proces akcesyjny Gruzji i tak został wstrzymany, bo wiosną przyjęła ona prawo o zagranicznych agentach dotyczące finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z innych krajów. Agencja Reutersa przypomina, że według sondaży większość gruzińskiego społeczeństwa negatywnie wypowiada się na temat homoseksualizmu, a konstytucja określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Tamtejsza opozycja na ogół nie wspiera otwarcie ruchu LGBT. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu. Platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.